Proszę Państwa, zagadnienie COVID i zagadnienie szczepionek, które właśnie wprowadzano na rynek i którym propaganda każe przyjmować wszystkim grupom społecznym, zawodowym, wiekowym, jest tematem absolutnie w tej chwili najważniejszym. Ja powiem tak, średnio wykształconemu i rozgarniętemu człowiekowi wystarczy kilka dni studiów nad podręcznikami medycznymi, nad sposobami badań, procedurami badań i dopuszczania leków, by wyrobić sobie zdanie na ten temat. Tymczasem mamy do czynienia z taką niewyobrażalną w skali w ogóle dotychczasowych działań propagandą, w której jest tylko jeden przekaz. Jeżeli się nie zaszczepimy, ludzkość jest skazana na cierpienie, biedę, a może nawet na wymarcie. Jest to podejście obskuranckie, nienaukowe. Jest to podejście absolutnie niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego, naszych rodzin, przyszłości naszej. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia tak naprawdę nie z szczepionką. Ten konstrukt genetyczny, jak to jest określany przez część naukowców, nie jest z definicji szczepionką. Ponieważ szczepionka ma, że tak powiem, wprowadzać określoną ilość wirusów po to, żeby organizm jakby przygotować i odpornić do przyszłego potencjalnego przyjęcia większej dawki tego wirusu. I szczepionki są znane i jakby mają ugruntowaną swoją pozycję w świecie medycznym od wielu, wielu lat. Natomiast tutaj to nie jest szczepionka, to jest konstrukt genetyczny. On się nie odnosi do jakby charakteru tego zagrożenia, które nam grozi, tylko zostaje wprowadzony do naszego organizmu coś na wzór pewnego systemu operacyjnego, czyli można to określić, ze świata komputerów. System operacyjny, na który poprzez nakładanie szereg różnych programów można ingerować w nasz organizm na poziomie DNA. I proszę sobie wyobrazić, że ten konstrukt genetyczny, który jest w tej chwili zalecany i promowany przez cały świat tej oficjalnej medycyny, ponieważ ludzie, którzy się również tego świata medycyny z tym nie zgadzają, nie są dopuszczani do żadnych mediów, ten konstrukt genetyczny został poddany badaniom klinicznym, które trwały 2 miesiące. Proszę Państwa, 2 miesiące. Standard to jest 5-10 lat. Standard dotyczący szczepionek. Standard dotyczący konstruktu genetycznego powinien być badany znacznie dłużej z uwagi na to, że on może mutować w naszym organizmie. I to mutować w sposób całkowicie, jak powiem, nieprzewidywalny. Właśnie po to są badania kliniczne. Ostatnio miałem nieprzyjemność rozmawiać z jednym z przedstawicieli tak zwanej służby zdrowia, który na moje wątpliwości co do tej szczepionki powiedział: ja reprezentuję typ naukowy tego, co powinno być stosowane w medycynie. To ja go pytam, co jest naukowe? Naukowe jest wprowadzanie tego konstruktu po 2 miesiącach badań klinicznych i grupie kilku tysięcy ludzi, czy naukowym jest badanie tego zgodnie z procedurami przez 5-10 lat, aby absolutnie wykluczyć wszelkie możliwe teraz i w przyszłości komplikacje z tego wynikające. Proszę Państwa, mamy do czynienia z jakimś totalnym zaślepieniem, jakimś nieuctwem, obskurantyzmem naukowym, nieprawdopodobnym. Lekarze, proszę Państwa, którzy to zalecają i którzy są takimi doradcami,
są podejrzewani o to, że są lobbystami firm farmaceutycznych. W Polsce nie bada się procedur, nie ma w procedurach tego, aby tych ekspertów od spraw COVID-19 i szczepionek badać pod kątem konfliktu interesów. Bo jeżeli ktoś uczestniczy w programach różnych, grantach firm farmaceutycznych, które tutaj wprowadzają swoje lekarstwa, a potem doradza rządowi polskiemu i występuje jako autorytet, to jest to, proszę Państwa, niedopuszczalne z samej istoty i z samej zasady. To jest zupełnie tak, jakbyśmy, nie wiem, żołnierzy wywiadu polskiego tak nie przebadali pod kątem tego, czy oni mają jakieś związki z innymi służbami, prawda, czy gdzieś byli na szkoleniach, czy nie. Tylko tak przyjmujemy wszystkich, powierzamy im największe swoje tajemnice. Procedura, która elementarna procedura, która została tutaj naruszona i złamana. I teraz jakże naukowe są te twierdzenia? Skoro, proszę Państwa, po pierwsze, decyzją uchwały polskiego parlamentu z końca listopada ubiegłego roku rząd, ustawodawca, świat medyczny i firmy farmaceutyczne są zwolnione z odpowiedzialności za skutki zastosowania tych szczepionek rzekomych, które są eksperymentem medycznym z samej swojej definicji. A eksperyment medyczny można stosować tylko wobec ludzi, którzy się dobrowolnie na to zgodzą, tak? Podpiszą jakby wszystkie klauzule związane z tym, że wiedzą, że są świadomi skutków ubocznych i tak dalej, że powinni być przed tym eksperymentem medycznym o tym wszystkim powiadomieni. U nas nie ma. No wszyscy mówią, są bezpieczni. A tymczasem, proszę Państwa, Pfizer, producent, zwolniony z odpowiedzialności, w swojej ulotce, której oczywiście żadne polskie medium nie cytuje, pisze tak, szczepionka nie została przebadana pod kątem wpływu na płodność. Grupa badawcza, ta dwumiesięczna, nie obejmowała osób powyżej 55 roku życia. Czyli nawet tego nie przebadano, jak wiecie Państwo, w tych procedurach właśnie teraz seniorów szczepią. Czyli są królikami doświadczalnymi, czy raczej myszkami, tak, które będą poddani temu eksperymentowi w skali niewyobrażalnej, tak? W skali całej populacji świata zachodniego, bo to głównie dotyczy świat zachodni, zachodniej Polski. Dalej. Szczepionki nie mogą się szczepić osoby z obniżoną odpornością. No, czyli co? Czyli te osoby, które mają obniżoną odporność, a o tym nie wiedzą, bo przecież nie ma badań takich, które przed szczepionką tą, są narażeni od razu na zabicie. Czy w związku z tym te 20 czy 30 już w tej chwili 9 ofiar tej szczepionki, które oficjalnie przyznał rząd norweski, nie jest właśnie efektem tego, że ludzie przyjmują, wierząc, że mają normalną odporność, tymczasem okazuje się, że szczepionka zabija. Szczepionki nie podaje się, gdy przechodzi się jakiejkolwiek infekcją z gorączką czy innymi tego typu objawami. Nie wiem, jak to jest badane. I sprawa najważniejsza. Ingerencja w nasze DNA. Znaczy, w dziejach
medycyny, w dziejach ludzkości czegoś takiego nie było. To nie jest, proszę Państwa, gorączka na odrę, świnkę, różyczkę. Tak? Te wszystkie, które są uznane, stosowane i powiedzmy przebadane wielokrotnie pod każdym kątem, czyli są bezpieczne. Tak? Mają oczywiście pewne ryzyko z tym związane, ale to ryzyko jest bardzo określone i wiadome. Tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia z ryzykiem o niewyobrażalnych konsekwencjach. I jeżeli sam producent zastrzega, że nie została przebadana pod kątem płodności, czyli co to może oznaczać? To może oznaczać, że ten konstrukt genetyczny wprowadzony w nasze organizmy, dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, tak, obie płcie, może, tak powiem, spowodować bezpłodność. Czy nie jest to zbieżne przypadkiem z tymi wszystkimi odlotowymi, wariackimi koncepcjami depopulacji planety, ponieważ człowiek jest traktowany jako chwast, który zagraża planecie. Planeta jest piękna, święta i powinna być zielona, a tym największym zagrożeniem jest człowiek. I w związku z tym no nie może nas tutaj być na planecie 7 milionów, tylko jedni wyliczają 0,5 miliarda, inni miliard. Tak? Kto im dał prawo do w ogóle tego typu teorii? Kiedyś, proszę Państwa, 20, 30, 40 lat temu tego typu twierdzenia w ogóle nie było obecne w świecie medialnym czy w jakimkolwiek dyskursie publicznym. W tej chwili one zyskują rangę no, że powiem, normalnej dyskusji, co do której wielu się zgadza, że no tak, no, jest nas za dużo, no, resztę możemy sobie dopisać, tak? W Polsce nie ma żadnych instytucji, które by produkty medyczne mogła badać pod kątem ich zawartości, pod kątem ich szkodliwości. Podkreślam, żadnych. Wszystko, co przychodzi do Polski, jest od razu dystrybuowane po całej Polsce. A co przychodzi, proszę Państwa? Otóż w firmie Pfizer jest wyszczególniona lista składników. Ale jest jeden składnik, który wygląda mniej więcej tak. Składnik nieokreślony z uwagi na tajemnicę handlową. Czyli co? Mamy się poddawać temu konstruktowi genetycznemu o nieustalonej składzie. Mało tego, jeszcze przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które czerpie z tego olbrzymie zyski, twierdzi wręcz, że ma prawo zastrzec sobie jego skład. Czyli co? Tubylcy nie mogą, nawet gdyby chcieli, to nie mogą w sposób prosty i łatwy ten skład sprawdzić. Nie muszę Państwu mówić, jakie to może mieć konsekwencje dla jakby całej naszej populacji. Nie chciałbym, żeby te złe prognozy, podejrzenia tak się spełniły. Ale zwróćmy uwagę na to, że są kraje, które się nie poddają temu terrorowi poprawności, bo w gruncie rzeczy z tym mamy jakby do czynienia. Nie poddają się jakiemuś zaćmieniu umysłowemu. Szwajcaria. Wolny kraj, wolnych ludzi, gdzie rząd jest sługą rzeczywiście obywateli, wyraził się tak. No, nie możemy zaakceptować na naszym terytorium, dla naszych obywateli, produktu, który nie został zbadany klinicznie. I w dodatku jeszcze producent zasłania się tajemnicą handlową, nie chcąc ujawnić preparatu, który tam stosuje. Proszę Państwa, nie trzeba być profesorem medycyny, by zdawać sobie sprawę z konsekwencji tego, co jest w Polsce robione. Mamy do czynienia z
eksperymentem medycznym na niewyobrażalną skalę, z konsekwencjami trudnymi do przewidzenia. Zamiast zmierzyć się z tą chorobą, tak jak mierzono się z wieloma innymi wirusami, czyli poprzez zwiększenie odporności własnego organizmu, dbanie o higienę, dbanie o kondycję fizyczną, kondycję psychiczną, która też odgrywa w tym niebagatelną rolę. Zamiast, że tak powiem, prowadzenie życia zgodnego z naszą naturą, tak, życia, które powinno się cechować no, bliskością wobec innych, optymizmem, sympatią, empatią i tak dalej. Każą nam zasłaniać twarzy, zamykają nas w domach, dzieci nasze zamykają w domach, likwidują kulturę de facto, bo jeżeli nie ma kultury wyższego rzędu, jakim są teatry, widowiska, opery, kino i tak dalej, to z czym mamy do czynienia? Z jakimś konceptem wtórnego barbarzyństwa. I zamiast to wszystko stosować, bo to jest tak naprawdę lekarstwo, żebyśmy mogli każdy wirus, nie tylko ten, skutecznie zwalczać. W tym również mieści się oczywiście ochrona ludzi o obniżonej odporności. Tak było i tak być powinno. Zamyka się gospodarki, poddaje się nasz eksperymentom medycznym. Wszystko rzekomo dla naszego dobra i wszystko, proszę Państwa, podkreślam raz, wszystko ustawowo pozbawione odpowiedzialności i konsekwencji dla tych, którzy to podejmują. Ustawowo. Za nas. Decydują za nas, bez nas. Ja myślę, że jak przejdziemy to wszystko kiedyś, ten okres tego COVID-u i tego szczepienia, będzie uznany za ciemny okres w naszej cywilizacji, gdzie jakaś histeria nakręcana w sposób zorganizowany, planowy ogarnęła ludzi, zaćmienie umysłu ogarnęło świat medyczny, politycy zastosowali się karnie wobec systemu, czyli tak jak wodzowie partyjni każą, tak oni głosują i tak postępują. A my wszyscy będziemy za to płacić. Dlatego nie poddawajmy się. Korzystajmy z naszej konstytucji. Nasza konstytucja mówi jasno, że nie można zmuszać do żadnego eksperymentu medycznego człowieka. Każda cywilizowana konstytucja myślę, że to ma. Nie poddawajmy się, organizujmy się, dajmy odpór tej kulturowej i naukowej dziczy, z jaką mamy do czynienia w świecie współczesnym. Powodzenia.